Moi drodzy, dziś z nami wyjątkowy gość, bo moim skromnym zdaniem jest to wschodząca gwiazda KSW. Pokazał to na gali w Kielcach i już za kilka dni będzie miał okazję potwierdzić swoje wysokie aspiracje, a takie wysokie aspiracje ma podczas gali w Grodzisku Mazowieckim. Mowa oczywiście o KSW 76, a z nami Brian Hoy. Hello, Brian. Yo. Yesterday you had a birthday. Wczoraj były twoje urodziny, więc przede wszystkim wszystkiego najlepszego i z tej okazji czas na komplementy. Martin Lewandowski, jeden z właścicieli Federacji KSW, powiedział o tobie. To jeden z najbardziej ekscytujących zawodników w ostatnim czasie. Jest artystą. To chyba miłe słyszeć takie słowa od swojego szefa. I guess it's nice to hear such words from the boss. Yeah, that's true, and dziękuję bardzo to everybody. To prawda i dziękuję bardzo wszystkim, którzy wczoraj składali mi życzenia. Słowa Lewandowskiego to duży komplement. Tak naprawdę dopiero się rozkręcam. I tak pozytywne słowa to coś ważnego, szczególnie przed zbliżającą się kolejną walką, w której mam zamiar pokazać się z jeszcze lepszej strony. That much praise for my first fight. That's a real good sign, and especially now heading into my second fight. I plan to perform again, to put on an even better performance than the first one. Okay, so let's talk about KSW. To porozmawiajmy o KSW. W Polsce lubimy myśleć, że to największa federacja w Europie. A jaka jest twoja szczera opinia oraz twoich znajomych za granicą? The people in Europe think about KSW. I think that people underestimate KSW, because... Uważam, że ludzie nie doceniają KSW. Macie naprawdę dobrych zawodników. Wiedziałem to zanim jeszcze zawalczyłem dla KSW, bo już wcześniej interesowałem się tą organizacją ze względu na znakomitą produkcję, walki i fighterów. Oglądają to kibice w Polsce, ale i na całym świecie. Dla mnie to taka wielka rodzina i czuję się tutaj jak w domu. Oni robią wszystko, aby się czuł się tutaj dobrze jak prawdziwy zawodnik, nie tylko ktoś, kto ma zawalczyć, ale liczy się cała otoczka, cały proces. To dla mnie zaszczyt, że mogę być tego częścią. It's like a big family basically, and I really feel at home, and they really make sure that the fighters really feel like fighters, like you're there to perform, you're not just there to fight. It's like a whole experience, the whole process, and everything that they do, yeah, it's just It's really an honor to be able to be a part of this basically. So yeah, that's only praise. So yeah, that's positive. Miło to słyszeć, ale czy to oznacza, że masz jakieś złe doświadczenia z innych organizacji? Impressions from other organization? Well, the thing is, like, I've also fought in other organizations, and let's say like this. Sometimes the organizations want certain fighters to win really badly because of. Walczyłem dla innych organizacji i ujmę to tak, czasem federacje chcą, żeby wygrali konkretni zawodnicy. Ze względu na sprawy finansowe związane z pasem lub z państwami, które muszą być liczniej reprezentowane. Oczywiście KSW to polska liga, ale walczą tu zagraniczni zawodnicy i są dobrze traktowani. To dla mnie bardzo ważne. Tak jak powiedziałem, w innych ligach czasami jest presja, aby konkretny zawodnik zwyciężył i nawet gdy pokonasz go mimo tych przeszkód, to potem albo dadzą tobie znacznie trudniejszego rywala, albo nie zaproszą ciebie wcale. Jeżeli nie jesteś ich zawodnikiem, a tylko dla nich zawalczyłeś, to mogą ciebie wykorzystać. W KSW tego nie czuję, a to ważna sprawa. Then they try to give you tougher matchups afterwards, or they don't book you at all. So if you're not an asset to other organizations, if you're just a fighter for them, then they will use you when they can. And with KSW, I don't have that feeling. So that's a real good thing, basically. Great words about KSW, of course Polish fans know you. Oczywiście polscy kibice kojarzą ciebie przede wszystkim z KSW, ale jesteś także znany z występów w organizacji King of the Streets. Zawalczyłeś tam ponownie po swoim debiucie w KSW i to była rekordowa pod względem czasu trwania walka. Z tego co pamiętam, było to 20 minut brutalnego pojedynku. It was amazing. Pure battle, pure violence. I think it was a record, some 20 minutes of pure fighting.
It was exactly 20 minutes of pure fighting with no breaks, no water, no nothing. So like straight violence with no rules, bare knuckle fights. So that was pretty hardcore, yeah. And I did this after my KSW debut. Było to dokładnie 20 minut czystej walki bez żadnej przerwy. Prawdziwa przemoc, bez żadnych zasad i na gołe pięści. To był prawdziwy hardcore. Zrobiłem to zaraz po moim debiucie w KSW, bowiem mam w kontrakcie zgodę na występy w innych organizacjach. To było dla mnie ważne, bo obiecałem ludziom z King of the Streets, że zaraz po walce w Kielcach zawalczę dla nich i dotrzymałem słowa. Możesz to sobie wyobrazić. Przeniesienie się z KSW do surowych warunków w King of the Streets. Podjąłem ogromne ryzyko, bo to bardzo niebezpieczne i może skończyć się poważnymi urazami nie tylko fizycznymi, ale dla niektórych nawet psychicznymi. Uważam się jednak za prawdziwego zawodnika i nie boję się byle czego. Ale teraz skupiam się tylko na MMA, bowiem myślę o tytule mistrza KSW w kategorii półśredniej i aby znów budować swoją pozycję w MMA. Physically and for some people even mentally, but I'm just a real fighter, and I don't get scared by nothing. And now I only focus on MMA again, and because I have my eyes on the title, on the KSW welterweight title, and only fighting now to capture that title, and to improve jump forwards in the world of MMA again. We're gonna talk about your next fight in KSW later, but. O kolejnej walce w KSW porozmawiamy później, ale chciałem jeszcze zapytać o King of the Streets, bo mam w głowie to, że walczycie na twardym podłożu, często na betonie. Każdy upadek, knockout może być bardzo niebezpieczny, a przecież ty we wrześniu zostałeś ojcem. To często zmienia podejście człowieka. As I know, congratulations, by the way. So, what do you think now? Because, you know, to being a father, it can be a game changer. I mean your mentality. I've heard that before. After people become fathers, that they change mentally and stuff. But for me. Słyszałem o tym, że zawodnicy, gdy zostają ojcami, zmieniają swoje podejście mentalne, ale to nie sprawiło, że jestem bardziej miękki lub coś w tym stylu. Właściwie to ojcostwo uczyniło mnie jeszcze twardszym. Jestem facetem, który chce podejmować ryzyko. Zawsze taki byłem, niezależnie od tego, co działo się w moim życiu. Zrobiłem to ponownie, gdy zawalczyłem w King of the Streets. I ryzyko się opłaciło, bo stoczyłem najdłuższą walkę w historii tej organizacji. To była bardzo dobra walka i wielkie doświadczenie. Jeżeli trenujesz tylko MMA, to nie wystarczy, żeby mnie pokonać. Tu chodzi o psychikę. King of the Streets to nie jest sport, to prawdziwa walka. Ja nie postrzegam także MMA jako sportu. To tylko moja opinia. Ludzie tak na to patrzą ze względu na taktykę, zwycięskie rundy i całe to gówno. Ale ja tak nie robię. Ja chcę robić rzeczy, o których ktoś nawet nie pomyśli. A zatem jako ojciec jestem tym samym kolesiem, który chce ryzykować i robić zwariowane rzeczy. Rounds and that kind of shit, but I don't do that. I really try to fight, like try to take somebody's head off, basically. So even after becoming a father, yeah, I don't know, like I'm still the same guy, basically, like that. Like I'm still willing to take risks, do crazy shit. So yeah. Ale dla ciebie to jest kluczowa sprawa, że King of the Streets to czysta przemoc, że nie ma żadnych zasad? To ty w jakiejś audycji wspomniałeś, że sam czasem miałeś takie wątpliwości, czy coś zrobić, czy nie. Jak teraz do tego podchodzisz? Yeah, that is true. I remember that the first, because it has already been my third fight in King of the Streets. In the first fight, I didn't do that, didn't use those moves. To prawda, to była moja trzecia walka w King of the Streets i w pierwszej nie używałem żadnych kontrowersyjnych technik. W drugiej stosowałem już na przykład uderzenia z głowy. Mojej trzeciej walki nie wrzucili jeszcze na YouTube, więc warto śledzić ich stronę internetową, bo w tej walce spróbowałem tak naprawdę wszystkiego. Wiedziałem, że to może być moja ostatnia walka w King of the Streets. Mój rywal był bardzo mocny i doświadczony, więc pomyślałem pieprzyć to. Dlaczego nie? I basically try to use everything
because yeah, I knew that it was gonna be either my last or one of my last King of the Street fights. So yeah, I tried to use anything, and my opponent was a really tough and experienced opponent. So I was like, yeah, fuck it, why not? You know, so yeah. You know, Brian, so czyli wszystko sprowadza się do przełamania barier, które mamy w swojej głowie. Head, you know. Yeah, basically. Yeah, because the first time when I saw King of the Streets, I was like, man, these people are crazy. And I was like, do I want to do this? And then I was like, fuck yeah, I want to do this. Like, tak, gdy pierwszy raz zobaczyłem King of the Streets, pomyślałem, że ci ludzie są szaleni. Zadałem sobie pytanie, czy chciałbym to zrobić i stwierdziłem, kurwa, oczywiście, że chcę. Nie żałuję niczego, co uczyniło mnie lepszym fighterem. To jest zupełnie inna mentalność. Sposób, w jaki przygotowuję się do walki w MMA czy w King of the Streets, to coś kompletnie innego. Teraz potrafię ukierunkować moją energię w różne strony. Chcę przez to powiedzieć, że nie potrzebuję na przykład rozgrzewać się przez godzinę lub dwie. Wystarczy, że rozgrzeję moje ramiona i szyję i jestem gotowy do wyjścia. Wystarczy, że włączę swój sposób myślenia i mogę walczyć. Tu nie chodzi o to, żeby przez godzinę się rozgrzewać, robić zapasy i tak dalej. Ja tego nie potrzebuję. Ja urodziłem się gotowy i sam się o tym przekonałem. Chodzi o to, żeby znaleźć odpowiednie nastawienie, znaleźć w sobie tę wewnętrzną brutalność, aby kogoś skrzywdzić. Tak jak powiedziałem, to nie jest sport. Ludzie popełniają ten błąd i porównują King of the Streets z MMA, a to nie ma sensu. Tu musisz mieć inne nastawienie, to jest jak dążenie do zniszczenia. Zrobiłem to, ale teraz znów walczę w MMA, więc muszę zamknąć przemoc i brutalność z powrotem w klatce. Yeah, finding that inner savage in you, you know, trying to hurt somebody. So, and yeah, like, it's so different, man. Like I said, it's not a sport. And yeah, people mistake that. Like, they take the MMA too serious in for the King of the Streets, but you need to have a different mindset for that. That's like seek and destroy, basically. And yeah, I did that. So, and now, but now I'm fighting MMA again. So now it's channeling that pure violence, savage energy back to the cage. Yeah, indeed. Ostatnie pytanie o King of the Streets. Czy to prawda, że w Holandii są osoby, które chciały cię za to zbanować? Byłeś zawieszony? Have you been suspended or something? That whole thing is still Oni wciąż nad tym pracują, aby mnie zablokować, ale zgodnie z prawem jest to praktycznie niemożliwe. Stawiali mnie także w złym świetle w holenderskich mediach. To cały czas się dzieje. Teraz skupiam się na mojej walce w KSW, ale po niej spotkamy się i usiądziemy, aby wszystko uporządkować. Mówiąc w skrócie, oni chcą mnie zbanować, ale to jest oparte na niczym. I to oni są w błędzie, a nie ja. So that's still an ongoing thing, and especially after, because now I have my eyes on the next fight. But after my KSW fight, then we'll sit down and talk with them and to sort everything out. But basically, to keep it short, like they try to suspend me, but it's basically based upon nothing. So yeah, they are in the wrong, not me. Thank you. Everything is clear. So, this is it. Now let's talk about KSW, because wszystko jest teraz jasne, a zatem porozmawiajmy o KSW. Gdy przypominam sobie twój debiut w Kielcach, to wcale nie mam w głowie twojej walki. Pamiętam za to doskonale twój znakomity kontakt z kibicami i to, jak po walce intensywnie poszukiwałeś małego kibica, któremu obiecałeś swoją koszulkę. Zawsze taki byłeś? Give him your rash guard or something. It was very kind, but it is a normal behavior for you? Of course, because it was a little kid. He asked me for it was basically a funny story. Tak, bo to był mały dzieciak. To właściwie zabawna historia. Po walce mały chłopiec zapytał mnie o koszulkę, ale ja już nie miałem żadnej na sobie, ale obiecałem, że mu przyniosę. Poszedłem do szatni, zabrałem koszulkę i wróciłem do góry, ale dałem ją innemu dziecku. Pomyliłem się. Ten chłopiec, któremu ja obiecałem,
spojrzał na mnie i powiedział, ale to miała być moja koszulka, prawda? Gdy to usłyszałem, to zrozumiałem, że się pomyliłem, ale obiecałem, że przyniosę mu drugą koszulkę. Poszedłem znów do szatni, zabrałem ją, podpisałem i tym razem dałem ją właściwemu dziecku. Nie chciałem, żeby miał złe wspomnienia. Nawet gdy jesteś w euforii po wygranej, warto o tym pamiętać, bo taki chłopak zapamięta ten moment do końca swojego życia. Chodzi o to, że dzieciaki i ci nieco starsi kibice, a także dorośli, to jak oni cię traktują przed walką i po niej, to jest coś niesamowitego. Czuję od nich tę pozytywną energię. Robię to, co kocham i jeżeli oni to doceniają, to jest wspaniałe. I want to give this little kid a shirt because he's never gonna forget that, you know. So this, yeah, that's what happened, man. But yeah, it's fun, man. Like I said, like all the even children or teens or adults, like the way they approach you after the fight or even before the fight, like it's amazing, man. It's like such positive. A positive energy, and I really feed off that. And yeah, it's fun, man. Like, you know, I do what I love, and like, if they appreciate what I do, then it's only a good thing, man. So yeah. I really like the way you're thinking, but podoba mi się twoje podejście. Chciałem zapytać o twojego rywala, ale nie wiem, czy to ma sens, bo powiedziałeś kiedyś, że nie interesują cię twoi przeciwnicy, tylko praca, którą musisz wykonać i twoje umiejętności. To nadal jest twoja filozofia? Yeah, that's always my philosophy, man. Like before, I think like a few years back. To zawsze była moja filozofia. Kilka lat temu oglądałem dużo walk moich rywali na wideo. Oglądałem i myślałem, czy on zrobi to, czy zrobi tamto. Oglądałem te walki i tak naprawdę uczyłem się ich ruchów i zachowań. To może wydawać się normalną rzeczą, że uczysz się tego o swoim rywalu przed walką, ale spójrzmy na to z innej strony. Załóżmy, że masz walczyć z zapaśnikiem za kilka tygodni, ale on w trakcie przygotowań dozna jakiejś kontuzji, która uniemożliwi mu robienie tych zapasów. Walczysz z nim i cały czas masz w głowie, że on zaraz pójdzie w zapasy, zrobi to lub tamto, co zawsze robił na wideo. Ale nie wiesz, przez co on przechodził w trakcie obozu. Może ma jakąś kontuzję, która sprawi, że będzie chciał walczyć w stójce i będziesz kompletnie zaskoczony, bo spodziewałeś się czegoś zupełnie innego. Musisz wtedy przestawić swój mental i swój styl. Co za tym idzie, tracisz rytm walki. Jaka z tego płynie lekcja? Że zbyt bardzo skupiałeś się na swoim rywalu. Myślałeś, że pójdzie w prawo, a poszedł w lewo. Moje podejście wynika z doświadczenia, bo byłem kilka razy zaskoczony w trakcie walki. Potem pomyślałem, jakie to wszystko ma znaczenie. Każdy przecież ma dwie nogi i dwie ręce. Jedyny przypadek, w którym mój trener i mój młodszy brat oglądają walki mojego rywala, to ten, w którym walczy on w bardzo nietuzinkowy sposób, tak jak na przykład Michael Venom Page czy Dominic Cruz. Ale to jeden przypadek na 100, bo większość zawodników walczy w konwencjonalny sposób. Skupiam się na tym, aby być najlepszą wersją siebie, bo jeżeli jestem najlepszą wersją siebie w stójce, klinczu czy zapasach, to nikt mnie nie pokona. You know, like afterwards, like what's the lesson? Yeah, I focused too much on my opponent, or I thought he would go left, but he went right. So yeah, like from it's basically from experience. Like I've been surprised in fights back, and I was like, yeah, you know what? Like what does it matter? Like he has two arms and two legs, like. You know what I mean? So it's the only time I like my coach or my little brother, anything like that, they really study my opponents is when my opponent like fights in like a real unorthodox kind of way. Like I don't know, for example, like Michael Venom Page or Dominic Cruz type of styles, you know, but those are basically one in a 100 fighters who fight like real unorthodox. But most of the fighters, obviously, they fight conventional. So, yeah, like, I'm more focused just on being the best version of me, because if I'm the best version with the stand-up, with the clinching, and with the wrestling, and with the groundwork, then nobody can beat me, so. But you are from... Pochodzisz jednak z kraju słynącego ze znakomitych kickbokserów. Może jest taka myśl w twojej głowie, aby pokazać, że jesteś mocny nie tylko w stójce. Prove that you are good not only when you are standing on your foot, you know?
Well, the funny thing is, it's like I live in Holland, but I don't even train kickboxing that much. To śmieszna sprawa, bo mieszkam w Holandii, ale tak naprawdę nigdy nie trenowałem za wiele kickboxingu. Tak naprawdę rozpocząłem swoją przygodę od MMA i dlatego jestem tak przekrojowym zawodnikiem. Gdy zaczynałem walczyć i gdy moi rywale widzieli, że jestem z Holandii, od razu chcieli mnie obalać, bo myśleli, że jestem kickboxerem. W ten sposób poddałem wielu z nich przeróżnymi technikami. Wtedy ludzie myśleli: o, on jest graplerem, więc walczmy z nim w stójce. Więc wtedy kończyłem ich w stójce. A jako że dobrze radziłem sobie także w zapasach, ludzie zrozumieli, że jestem naprawdę przekrojowym fighterem. To było bardzo zabawne. W tamtych czasach chciałem ludziom udowodnić, że jestem mocny w tej lub innej płaszczyźnie. Teraz dojrzałem do tego, żeby samemu dyktować warunki, w jakiej płaszczyźnie chcę toczyć pojedynek. W sumie opracowałem swój system walki i z tym systemem jestem w stanie walczyć z każdym zawodnikiem. Właśnie dlatego stoczyłem tak wiele walk w tak krótkim czasie. Spójrz na moje 3 ostatnie walki. Między nimi miałem tydzień, 2, maksymalnie 3 tygodnie przerwy. Nie potrzebuję długich okresów przygotowawczych. Muszę tylko odpowiednio nastawić się mentalnie i fizycznie. Daj mi 2-4 dni i będę gotowy. Wierzę w system walki, który wykorzystujemy razem z moim bratem. Nie implementuję czystego kickboxingu z Holandii do MMA, bo mówiąc szczerze, nasz system walki jest bardziej efektywny. Wrestling or neutralized kicks or we have a fighting system basically, and according to the fighting system we can basically fight any person, any style, anybody basically. That's why I do all these. Don't forget, I did all these fights on short notice. Like my last 3 fights were all on short notice. Like 1 week, 2 weeks, 4 weeks, you know, like I don't need long-ass training camps just to prepare myself mentally, physically or technically. Like give me 2 days, give me 4 days and I'm good, man. So I trust my fighting system that me and my brother that we use. And I don't implement pure kickboxing, even not pure kickboxing from Holland into MMA, because yeah, we have a different system. And I think that is more effective, to be honest. I know that because I saw. Wiem o tym, bo widziałem na twoim vlogu przygotowania przed walką w Birmingham kilka lat temu. I to w sumie nie jest pytanie, ale stwierdzenie. Musisz kręcić więcej vlogów. To świetna sprawa. The question, it's my statement. You should do more vlogs. Yeah, it's a good stuff, man. Yeah, sometimes like we do it just. Czasem robimy to po prostu dla zabawy. Oczywiście zdarza nam się nagrywać fragmenty treningów dla własnych potrzeb. A tego vloga dobrze pamiętam. Byliśmy w Birmingham razem z moim bratem. Mieszkaliśmy w cichej i spokojnej okolicy i po prostu było nam nudno. Mój brat wyjął telefon, zaczął coś kręcić, ja zacząłem coś robić przed kamerą i tyle. Dostałem sporo wiadomości od ludzi, którym podobają się takie nagrania i super. Czasem mogę to robić, czasem mam to gdzieś, ale ludzie zawsze mogą do mnie napisać i zapytać o cokolwiek. Jestem na to otwarty. And it wasn't in a really busy area or anything in Birmingham. It was more in a like more quiet place of Birmingham. So actually we were kind of bored. Like yeah, like, he just grabbed his phone, I started recording and I just talked some shit and then that's how it went basically. But afterwards I saw that a lot of people, they really liked that kind of stuff. So I was like, yeah, all right. You know, so like sometimes when I feel like it, I'm willing to do it, and sometimes I don't care. So but like yeah, the thing is like if people like it, like they need to message me, like, you know, like You can ask me anything basically. So yeah, you know, I'm open for everything. So yes, I know, but for. Ale wiesz, że takie vlogi to także bardzo cenne materiały dla nas, dziennikarzy, bo możemy się z nich dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy i nie zadawać ciągle identycznych pytań. News about fighters, you know, not only the same question always, but. You know what's funny? Because like this thing, like you have some good media in Poland as well. Like every.
Wiesz, co jest zabawne? Wy w Polsce macie naprawdę dobrych dziennikarzy. Gdy robili ze mną wywiady, to widziałem, że dużo o mnie wiedzieli, ale jest także wielu leniwych dziennikarzy, którzy zadają tobie podstawowe pytania. Ta sama rutyna, te same rzeczy. To działa bardzo odświeżająco, gdy ludzie robią taki research, bo gdy się w tym zanurzysz, to możesz wyciągnąć coś ciekawego i ja też będę się lepiej bawił. Tobie też za to dziękuję. I put some stuff out there and it's good to I don't know, like if you really dive into it, you can find some stuff and that makes it more fun for me as well. So yeah. But I get your point, man. So maybe and thank you too, man. Like yeah. You know what I mean? No problem. Nie ma sprawy. Pamiętasz ten moment, gdy zdałeś sobie sprawę, że walka to może być dla ciebie coś więcej niż bijatyki w lasach, że możesz na tym zarobić pieniądze, bo jesteś w tym dobry. That you can make money because you are good at it. Yeah, but the funny thing is like the forest fighting, I did that. Tak, ale co ciekawe, to nie jest tak, że najpierw walczyłem w lasach, a potem trafiłem do zawodowego sportu. Tak naprawdę robiłem to równolegle z moją karierą. Jestem po prostu chłopakiem, który lubi walczyć. Ja to naprawdę, naprawdę kocham. Myślę, że ludzie nie są w stanie zrozumieć, jak bardzo lubię walczyć. Gdybyś posłuchał mnie i mojego brata, my rozmawiamy tylko o tym. Myślę, że nawet gdy ktoś obok nas usiądzie, ktoś, kto mówi w naszym języku, to niewiele z tego zrozumie, bo mówimy o walce w bardzo specyficznym języku. Jestem w to tak wkręcony, że chciałbym walczyć codziennie lub sparować codziennie. Nie wiem, czy kojarzysz tego boksera, Jamesa Toneya. Jestem jego wielkim fanem. On przychodził na salę, wkładał ochraniacz na szczękę, zakładał rękawice i mógł sparować godzinami. To był prawdziwy skurczybyk. To było widać w jego walkach. Był spokojny i opanowany, bo wiedział, że już nic nie może go zaskoczyć. Nigdy się nie bał, nigdy nie tracił równowagi. Dla mnie tu chodzi o bycie męskim. O męski styl walki. Zawodnicy, którzy tak walczą, są dla mnie inspiracją. Like I don't know if you know him, but it's like an old school boxer, James Toney, and I'm also a real big fan of him. And he used to come to the gym, and he just grabbed his mouthpiece, grabbed his gloves, and he just started sparring for hours straight. So I'm like, damn, that's badass, man. That's real dope. He was just fighting, constantly fighting, and it showed in his fights, like how calm he was and how composed he always was, because he has seen everything. Like he never gets scared, he never gets put out of balance or anything like that. And I really take inspirations out of people, fighters, boxers, MMA fighters, or any form of fighting, who really show that. For me, that's like macho. That's really macho. That's like a really manly way of fighting, you know. So yeah, basically I went a different route with the question, but like yeah man, it's funny thing because I know. Znam zawodników MMA, którzy wcale nie są wielkimi kibicami MMA. Robią to po prostu dla pieniędzy i tyle. Ale jak rozumiem, ty taki nie jesteś. It's not you. Well, the funny thing is like I don't really watch MMA neither, to be honest. Szczerze mówiąc, to z kilku powodów wcale nie oglądam MMA. Po pierwsze, gdy oglądałem MMA, to często się wkurzałem, dlaczego on nie zrobił tego, dlaczego zrobił to, dlaczego nie kopnął, dlaczego wtedy nie uderzył. Patrzę i myślę, tego bym pokonał, tamtego bym pokonał. Dlatego wolę oglądać boks, bo nie jestem profesjonalnym pięściarzem. Mogę to sobie oglądać tylko dla przyjemności. Druga sprawa jest taka, że dla mnie w MMA jest zbyt wiele zasad, zbyt bardzo zamieniają to w zwykły sport. Oni twierdzą, że to dobrze, ja myślę, że to źle. Dla mnie to po prostu walka i powinno być więcej walki, a mniej sportu. Spójrz na to, jak sędziowie punktują w MMA. Jeżeli jakiś zawodnik przez całą rundę przyciska cię do klatki, ale nie potrafi obalić lub bronisz jego próby obalenia, to on wygrywa tę rundę, chociaż ani nie uszkodził rywala, ani go nie obalił. Jestem doświadczonym zawodnikiem i wiem, co robić, bo wiem, jak punktują sędziowie, ale to mi się nie podoba. Ja chcę po prostu walczyć i dla
Dlatego uważam, że powinniśmy zmienić system sędziowania na taki, który bardziej skupia się na zadawaniu zniszczeń, a nie na sprowadzeniach. Mogę zrobić 3 sprowadzenia pod rząd, ale jeśli nie potrafię zdominować mojego rywala, ani go uszkodzić, jaki to ma sens? Pieprzyć to. Pamiętam, że gdy wróciłem do MMA po pierwszej walce w King of the Streets, to pomyślałem, człowieku, MMA jest tak delikatne, jest tak wiele rzeczy, których nie możemy zrobić. Żadnych łokci, gdy ma te punkty podparcia, nie możesz uderzać łokciem z 12 na 6. Pamiętam, że kiedyś zostałem za to zdyskwalifikowany, że znokautowałem w ten sposób swojego przeciwnika, chociaż wcale to nie było do końca tak. No i przegrałem. Za co? Że znokautowałem gościa używając tej techniki? Dlaczego? Bo jest zbyt twarda? Wiesz, o czym mówię? Dlatego dzięki walkom w King of the Streets zrozumiałem, że MMA robi się dla mnie zbyt miękkie. Oczywiście walczę teraz zgodnie z zasadami, ale właśnie dlatego nie jestem wielkim fanem MMA. Jest tutaj zbyt dużo nudnych walk, nawet na wysokim poziomie. Na 10 walk może 2 są dla mnie ciekawe, ale reszta? Przełącz to, nie chcę oglądać tego gówna. And also, like, yeah, the, especially now after competing in King of the Streets, I'm like, because when I, the first time when I fought King of the Streets and then I fought in MMA again, I was like, man, MMA is so soft. Like, there are so many parts and so many things that you can't do. For example, when you sprawl against somebody shoots on you, you make a sprawl. You can't elbow him. You can't knee him to the head because he is on 3 points or 4 points or whatever that rule is. You can't. Like 12 to 6 elbows. I actually got disqualified once for it because I actually knocked somebody out, but it wasn't even with 12 to 6 elbows, but it was like a slightly angle on it, but they still disqualified me. And I'm like, I just knocked the guy out with a technique and I get disqualified for it. Like, why? Is it too hard? You know what I mean? So like, yeah. And especially after having experienced King of the Streets, man, I'm like, man, like, I just realized, like, how, like, MMA has almost became soft to me. But I still fight by the rules, obviously. But, yeah, I don't know, man. Like, it's, that's basically why I'm not a big fan anymore of MMA, because it has turned too much into boring point fights. Like, a lot of, even when I watch the highest level and stuff, like, I get bored, man. Like, they're only... If there are like 10 fights, there are only like 2 fights that are pretty decent or pretty good. Like all the rest of the fights, I'm like, man, skip this shit, man. I don't want to watch this shit. So, yeah. Bardzo ciekawe słowa powiedział ostatnio w swoim podcaście Joe Rogan a propos sędziowania w MMA, że to 10-9 przeniesione ze świata boksu nie sprawdza się w świecie MMA i może potrzebujemy lepszego rozwiązania. Maybe we have to look for another way for MMA. Yeah, they basically took, even with the scoring system, like the 10-8 and the 10-9 10 point must system scoring rounds. Oni przenieśli cały system punktowania, tylko że w boksie to jest klarowne. Wygrywasz rundę, masz 10-9. Jeżeli kogoś poślesz na deski, to 10-8 lub 10-7, w zależności ile knockdownów zaliczy. W MMA zasadniczo powinniśmy skupić się na zniszczeniach. Kto zadał więcej zniszczeń, kto zdominował przebieg walki, kto dyktuje warunki. Na przykład, jeżeli masz pojedynek Stójkowicza z zapaśnikiem i ten zapaśnik poprzez swoje zapasy uszkadza swojego rywala, to powinien tę walkę wygrać. Ale jeżeli obala swojego rywala, a ten wstaje i walczy w stójce, to on powinien wygrać, bo szuka zniszczeń. Poświęcamy zbyt wiele uwagi sprowadzeniom, a one zabierają wiele energii i kradną walki. Sprawiają, że pojedynki są nudne. Jeżeli walczysz na ulicy, chcesz zadać jak najwięcej zniszczeń jak najszybciej. Nie chcesz kogoś przez kilka minut przyciskać do muru, ani nie szukasz jednego obalenia. Uważam, że zmiany są potrzebne. Sędziowie muszą zmienić sposób, w jaki punktują walki. Najprostszy sposób to oparcie sędziowania na zniszczeniach, na tym, kto zada ich więcej swojemu rywalowi. Wtedy będziesz oglądał obalenia, ale po nich każdy będzie chciał zadać jak najwięcej zniszczeń swojemu rywalowi. Wyobraź sobie 60 tysięcy kibiców w hali i walkę, w której ktoś sprowadza kogoś do parteru i leży na nim przez 5 minut. To szalone. Przecież tutaj potrzeba akcji, tutaj potrzeba show. To tylko moje spojrzenie, ale nie chciałbym wygrać w taki sposób na oczach 60 tysięcy kibiców.
Po takiej walce widzę, jak oni unoszą ręce w geście triumfu i myślę, koleś, nie wygrałeś tego. Zrobiłeś to tylko dla sędziów. Dla mnie to zwykły fake. Musisz walczyć i niszczyć. To jest moja opinia na ten temat. Can you imagine you have like 60,000 people in an arena and somebody is fighting and he takes the other guy down and he just lays on him for 5 minutes? It's a long ass 5 minutes for 60,000 people in the arena. You know what I mean? Like, yeah, that's crazy. You need to watch. You need action. You need show. You know, like it's just how I view it. You know, like I wouldn't want to win in that kind of way for 60,000 people and millions of people watching all around, you know, like laying on top of people or not really fighting like that. You know what I mean? Like, you can recognize whenever you watch a fight, you can like recognize immediately when, you know, like also with like after when the bell rings, the final bell, and they immediately raise their hands up, like acting like they won. And I'm like, no, you do this for the judges. We know this, you know this, and like that's fake. Like, you know, like you need to fight for damage. So, but yeah, that's basically my opinion about it, you know. Like, interesting point of view, I think, but... Bardzo ciekawy punkt widzenia. Teraz czas na ostatnie pytanie. Może to był tylko żart, może to mój błąd, ale z tego co pamiętam, w jednym z podcastów powiedziałeś o swoim zwyczaju związanym z nieuprawianiem seksu przez 2-3 miesiące poprzedzające walkę. To prawda, czy to był tylko żart? Without sex? Is it true? It was a joke? To zabawne, że to wyciągnąłeś. Naprawdę zrobiłeś research. Powiedz, czy oglądałeś to po holendersku i próbowałeś tłumaczyć, czy ktoś tłumaczył za ciebie? Yeah. YouTube. Ah, YouTube. Just a translation in YouTube, you know. Oh, that's funny, man. No, before I used to... O, to zabawne. Kiedyś stosowałem taką abstynencję od seksu. Czy ja mogę tutaj mówić o wszystkim? Oczywiście. Okay. So before I used to do that. Więc kiedyś to robiłem, ale zobaczyłem, że jestem bardzo rozbity mentalnie, wkurzony, szybko się irytowałem. Teraz, szczerze mówiąc, odpuściłem tę zasadę. A jak myślisz, dlaczego ostatnio byłem tak spokojny w mojej ostatniej walce? I skipped that room, man. Like, why do you think I was so calm for my last fight? I w poprzedniej także. Generalnie, w ostatnich walkach odpuściłem tę zasadę. Zen state, you know, so let's keep it at that, yeah. Tak to zostawmy. Okej. Brian, bardzo dziękuję za poświęcony czas, a teraz to jest moment dla ciebie. Może chcesz powiedzieć coś polskim kibicom, może nawet po polsku. To zależy od ciebie. Maybe in Polish, up to you. I'm gonna try. Dziękuję bardzo, siema ludzie. Mam walka sobota, jak mówisz, 12? Yeah. No, jak? 12 listopada. 12. 12, it's 12. 12. 12 november. Yeah. Grodzisk? Grodzisk? Mazowiecki. Mazowiecki. Yeah. Tak, to. So yeah, check it out. Jestem ready, jak zawsze. I do widzenia, pa pa. Brian, to była wielka przyjemność. Jesteś wyjątkowym zawodnikiem i wyjątkową osobą. Bardzo dziękuję. No i oczywiście do zobaczenia w Grodzisku Mazowieckim. See you in Grodzisk Mazowiecki. All right. See you, man. Take care.